Mija 6 lat, odkąd Warszawą rządzi Platforma Obywatelska i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Hasło Platformy Obywatelskiej brzmiało: by żyło się lepiej. Wszystkim. A jak wygląda rzeczywistość? Hanna Gronkiewicz-Waltz podjęła decyzję, by sprywatyzować największą miejską spółkę – Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. SPEC to warszawski monopolista w dostarczaniu ciepła do domów, posiadający ponad 80% warszawskiego rynku ciepła. SPEC dostarczał rokrocznie do budżetu Warszawy kilkadziesiąt milionów złotych tytułem dywidendy. Prywatyzacja Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej to duży błąd Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wcześniej czy później zapłacą za to warszawiacy. Już w tym roku francuska Dalkia podniosła ceny o 7%. Prawie 5 miesięcy temu skończyło się Euro 2012. Co po tym wydarzeniu zostało w naszym mieście? Wiadomo, że z pieniędzy rządowych wybudowano Stadion Narodowy, ale jakie miejskie inwestycje zostały nam po Mistrzostwach Europy? Praktycznie żadne. Miały być gotowe między innymi takie inwestycje jak trasa Świętokrzyska, dwa odcinki na Pradze, dwa odcinki trasy Tysiąclecia, druga jezdnia ulicy Świętego Wincentego, no i pierwszy odcinek obwodnicy Praskiej. Warszawa jest ewenementem na skalę europejską jako jedyne duże miasto bez żadnej pełnej obwodnicy drogowej. Co dalej z metrem? Teraz już wiemy, że ta inwestycja nie powstanie nawet do końca 2013 roku, jak to było przewidziane w podpisanym kontrakcie. Poważne incydenty na stacji Powiśle i przy ulicy Świętokrzyskiej skłaniają do stawiania pytań, czy inwestycja ta została dobrze przygotowana i czy nadzór nad nią jest należycie prowadzony. Nam, warszawiakom, zamiast radości z tych nowych inwestycji pozostało jedynie gorzkie poczucie humoru i czekanie na następne wybory. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to polityka pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz polega głównie na komercjalizowaniu szpitali, czyli sięganie do kieszeni pacjentów. Hanna Gronkiewicz-Waltz zatrudnia ponad 7700 urzędników. To więcej niż cała populacja pobliskiego miasta Nasielska i blisko 3 razy więcej niż liczba mieszkańców Wąchocka. Tylko na wynagrodzenia warszawskich urzędników Hanna Gronkiewicz-Waltz wydaje w ciągu roku 8 razy więcej niż państwo polskie na Polską Akademię Nauk i o ponad 100 milionów złotych więcej niż na wszystkie szpitale kliniczne w całym kraju. Hanna Gronkiewicz-Waltz przez 3 lata nie chciała ujawnić nazwisk osób, które otrzymały publiczne pieniądze, podpisując umowy z warszawskim ratuszem. Dopiero Jarosław Krajewski, radny Prawa i Sprawiedliwości, zmusił ratusz do odsłonięcia kilku tajemnic, podejmując walkę sądową w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał udostępnić imiona i nazwiska zleceniobiorców. Mimo prawomocnego wyroku ratusz zwlekał z udostępnieniem informacji. Sprawa trafiła następnie do Sądu Najwyższego, który oddalił skargę kasacyjną Hanny Gronkiewicz-Waltz i tym samym potwierdził przysługujące obywatelom prawo dostępu do informacji publicznej. To nasz wielki sukces jako odważnej i skutecznej opozycji. Cały spór miał na celu zapewnienie większej transparentności wydatków ratusza i zwiększenie realnej kontroli społecznej. Co kryją umowy cywilnoprawne zawierane przez ratusz? 500 000 zł wydano w tym roku na obsługę stron miejskich na Facebooku. 3300 zł miesięcznie płacono za prowadzenie fanpage'a Hanny Gronkiewicz-Waltz. A jak wygląda skuteczność promocji miasta na popularnym portalu społecznościowym? Paryż? Ponad 2 miliony osób. Berlin? Ponad 1,5 miliona. Wrocław? 76 tysięcy. Poznań? Ponad 50 tysięcy. A Warszawa? 36 tysięcy. Burmistrz dzielnicy Bemowo, Jarosław Dąbrowski z Platformy Obywatelskiej, zapłacił prawie 1200 zł za rozdawanie ulotek urzędu, co oznacza 55 zł za godzinę pracy dla działacza Platformy Obywatelskiej. Będziemy żądali wyjaśnień od burmistrza Dąbrowskiego na temat wydatków na promocję, tym bardziej, że miasto przeżywa obecnie kryzys finansowy. Pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz rosły wszystkie podatki i daniny publiczne. Bilety komunikacji miejskiej – wzrost o 100%. Opłaty za żłobki – wzrost o
150%. Opłaty za przedszkola – wzrost o 75%. Opłaty za użytkowanie wieczyste – nawet od kilkuset do 2000%. Czynsze w budynkach komunalnych od 150 do 200%. Opłaty za dostarczenie wody i odbiór ścieków 116%. Za rządów Hanny Gronkiewicz-Walt Warszawa staje się stolicą podwyżek. Warszawa jest jednym z najbardziej zakorkowanych dużych miast w Europie. Pod względem średniego czasu przejazdu Warszawę wyprzedza jedynie Stambuł. Ale już jeśli chodzi o czas przejazdu w porannych godzinach szczytu, Warszawa jest liderem w Europie. Miasto miało już przyznane 86 milionów środków europejskich na system sterowania ruchem. A system sterowania ruchem to tak zwana zielona fana, między innymi dla transportu publicznego, czyli po prostu mniejsze korki. Miasto pod byle pretekstem zrezygnowało z tej inwestycji. Największe działające w Polsce kancelarie prawne zatrudniają 70-80 radców prawnych i adwokatów. Hanna Gronkiewicz-Walt zatrudnia 194 radców prawnych. A mimo to z pieniędzy warszawskiego podatnika na zewnętrzną obsługę prawną wydaje jeszcze ponad 2 miliony złotych rocznie. W Warszawie rządzonej przez Platformę Obywatelską i Hannę Gronkiewicz-Walc żyje się drożej. Warszawa stała się stolicą korków, trwonienia pieniędzy podatników, zastoju inwestycyjnego. Prawo i Sprawiedliwość to realna alternatywa dla rządów Platformy Obywatelskiej. Warszawa czeka na zmianę.